Cześć, witajcie. Niedawno pokazywałem Wam egzotyczny smartfon Vivo. A dziś pora na kolejną dawkę egzotyki, ale tym razem w wydaniu Xiaomi. Oto Xiaomi 12S Ultra. Z przykrością muszę stwierdzić, że jest to kolejny smartfon, który nie trafi na nasz rynek. A szkoda, bo byłoby z nim naprawdę sporo zabawy. To smartfon, który wyróżnia się ogromną matrycą fotograficzną. Tam w środku zmieszczono matrycę o rozmiarze aż 1 cala. To matryca Sony IMX989 o rozdzielczości 53 megapikseli. Do tego mamy stabilizację HyperOIS, czyli rozbudowaną stabilizację optyczną i obiektyw z przysłoną 1.9. Jak się zapewne spodziewacie, w matrycy tej pojedynczy piksel jest całkiem spory, ale oczywiście ona pracuje w trybie łączenia pikseli. Efektem powinny być znakomite zdjęcia w trudnych warunkach oświetleniowych. Podczas mojego spotkania z tym smartfonem miałem okazję wypróbować ten aparat, ale niestety było to w dzień i jedynym miejscem, w którym mogłem zasymulować trudne warunki oświetleniowe, takie naprawdę już trudne, była po prostu zaciemniona łazienka. Zatem zdjęcia, które widzicie, może nie są jakoś szczególnie efektowne, ale dają ogólny obraz tego, co aparat ten potrafi. Strasznie żałuję, że nie będę miał okazji pobawić się tym aparatem dłużej, no ale cóż, skoro ten telefon i tak do nas nie zawita, to może nie ma sensu robić sobie zbyt wielkiego apetytu. Ale wróćmy do telefonu. W co jeszcze został wyposażony? Pozostając przy aparacie, to mamy tutaj jeszcze całkiem porządny, szerokokątny aparat z matrycą 48 megapikseli i polem widzenia 128 stopni, a także równie fajny i znów 48 megapikselowy aparat, ale tym razem z peryskopowym teleobiektywem, osiągającym bezstratne przybliżenie 5 razy. Ten aparat też oczywiście ma optyczną stabilizację obrazu, która jest bardzo istotna w przypadku teleobiektywu, gdzie każde przybliżenie jednak powoduje dodatkowe drgania. A jaka jest reszta tego smartfona? No cóż, typowe Xiaomi. Ekran 6,73 cala, oczywiście AMOLEDowy z odświeżaniem od 1 do 120 Hz i z wysoką rozdzielczością 2K. To jest mniej więcej to samo, co mieliśmy w modelu Xiaomi 12 Pro. Oczywiście flagowy procesor, to jest wiadome. Oczywiście dużo pamięci, tego też się zapewne spodziewaliście, ale w przypadku akumulatora to już pewne zaskoczenie. Bateria ma pojemność 4860 mAh, czyli stosunkowo niedużą jak na obecne standardy, bo teraz no, typowa bateria ma 5000 mAh i wcale nie jest takie szybkie ładowanie, bo 67-watowe. A wiadomo, że niektóre modele Xiaomi mają już ładowanie 120-watowe. Do tego oczywiście wodoszczelność w klasie IP68, no i przyznacie, że dosyć niebanalna stylizacja, szczególnie w obrębie aparatu fotograficznego. Jakbym krótko podsumował ten telefon, oczywiście wiadomo, tu postawiono przede wszystkim na aparat, na jednocalową matrycę, a reszta to po prostu typowe dodatki, wiadomo, flagowe, bo to jest pełnokwisty flagowiec, niemniej nie robiący już takiego wrażenia jak ten główny aparat fotograficzny. Na koniec dwa słowa o cenach. Gdyby ktoś sobie chciał ten smartfon sprowadzić z Chin, będzie musiał zapłacić mniej więcej równowartość od 4000 do 4800 zł. Ale pamiętajcie, że po drodze jeszcze czeka Was opłacenie przynajmniej VAT-u za ten smartfon. No i wiadomo, gdyby oficjalnie trafił do dystrybucji w naszym kraju, cena pewnie poszybowałaby w okolice 6000 zł i mielibyśmy bardzo ciekawą konkurencję pomiędzy tym właśnie Xiaomi, a Ultra od Samsunga, czy też Vivo X80 Pro. Ale tej konkurencji nie będzie. Strasznie żałuję i chyba pora, żebym Wam już podziękował za obejrzenie tego filmu i zaprosił na kolejne. Cześć!